Ultramaratończyk, prawdziwa biegowa maszyna, ale przede wszystkim człowiek z pasją. Radomianin Paweł Żuk biegnie w 15. Międzynarodowym Festiwalu Ultramaratońskim. Dystans, z jakim się mierzy, to aż 5000 km, czyli mniej więcej odległość z Radomia do Barcelony i z powrotem. To dochodzi do 80-90 km. Ból jest mega wtedy. No i rzeźbię do stoparu. I no nie o to chodzi, no to musi być, wiecie, fajne. No chciałoby się więcej biegać, no bo głowa jest otwarta, organizm też. Tylko ten jeden uraz mały niweczy wszystko. Wyzwanie rozpoczęło się 16 stycznia. Paweł zamierza dobiec do mety w 60 dni. Ogólnie nie ma na co narzekać, aż tak bardzo. Tylko ta noga, no jeszcze nie jest w pełni zdrowa i przy takim kilometrażu, który tam wychodził, by nam dzisiaj prawie 130, luzujemy i schodzę za chwilkę troszkę wcześniej, żeby dać jej odpocząć i kolejne dni też będą tak w okolicach stówki. Podczas ultramaratonu radomianin pobił już rekord Polski na najszybsze przebiegnięcie dystansu 1000 mil. Niedawno przekroczył barierę 2,5 tysiąca kilometrów i jest na dobrej drodze do ukończenia biegu w wyznaczonym przez siebie terminie.